Madryt Polakom kojarzy się z Romanem Koseckim, jedynym naszym graczem, który występował w tym czołowym hiszpańskim klubie. Rzeczywiście, Roman występował w Atletico przez dwa sezony, ale najbardziej został zapamiętany z tych lat 93-94, kiedy strzelił Barcelonie dwie bramki w meczu, w którym Atletico przegrywało już 0-3, a mimo to zdołało wygrać cały pojedynek 4-3. Gdzie te czasy? I zaczęliśmy, piłkarze Atletico przy piłce. Rodriguez. Robi się niebezpiecznie. Kroos. Dobre podanie. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Oddaje strzał. Broni to jeszcze nie... Javier Hernandez. Ależ wspaniale. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Dobre wybicie główką. Zdecydował się na strzał. Strzał został zablokowany. Piłka poza boiskiem. Kolejny rzut rożny. Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Atletico Madryt to klub, który zawsze porównywany jest z Realem i nie jest łatwo wyjść z cienia Realu. Tak, tak wielkiego zespołu, chociaż popatrzmy na... Dobrze się pokazał. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Atletico Madryt swego czasu miało barwnego prezesa, który zmieniał trenerów jak rękawiczki. Jesus Gil wyrzucał wszystkich szybciej, niż w stanie był przyjąć kolejnego trenera, ale bardzo... Arbiter podyktował rzut wolny. A teraz Cristiano Ronaldo. Pytanie, czego możemy spodziewać się w dzisiejszym meczu po tym zawodniku? Dzięki spektakularnym zagraniom koledzy z pomocy mają spore pole manewru. Javier Hernandez odbija się od poprzeczki i wychodzi poza linię końcową. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autu. Mario Suarez. Zdecydował się dośrodkować. Javier Hernandez. Trafił w poprzeczkę. Piłka nadal na boisku. Bardzo udanie zablokował ten strzał. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Cristiano Ronaldo ponownie dostaje piłkę. Czeka na nadbiegających kolegów. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. No, uderzył prosto w mur. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Był faul i rzut wolny. Przestrzelił za poprzeczką. Obrońcy, jak zareaguje arbiter? Żółta kartka.
blisko pole karne, może strzelać. No, strzela! Piękna interwencja. Nie będzie bramki, jest spalony. Cross. Pięknie odebrał, we wspaniałym stylu. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Sergio Ramos. Marcelo. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Do przerwy wynik remisowy, choć jedna z drużyn miała więcej. No, rozpoczyna się druga połowa. Ciekaw jestem, jak będzie przebiegała. Dobra pozycja do oddania strzału. Dośrodkował, wybijają piłkę. A teraz Cristiano Ronaldo. Koniec akcji. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał, ale świetnie zablokował. Zablokowany strzał. Sergio Ramos. No, piłkę odebrał i stracił. Gareth Bale. W posiadaniu piłki remisowo, jak w całym spotkaniu, zgodzisz się? Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. No, już blisko pole karne. Rodriguez. Javier Hernandez. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Dośrodkowuje. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Ma do kogo zagrać. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autem. No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. Posyła w pole karne. Udane piąstkowanie, ale to jeszcze nie koniec. Zachowują remis tylko dzięki wspaniałym interwencjom golkipera. Dobrze się pokazał. Znakomite uderzenie w stronę bramki. Ależ moment, to jest chwila, którą
tuż przed końcem meczu obejmują prowadzenie. Cały czas go chwaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest bramka niespodzianka. Bronił naprawdę w tym meczu znakomicie. No myślę, że to była chyba decydująca bramka w tym spotkaniu. Trafić w takim momencie, co za dramaturgia. Teraz będzie im ciężko odrobić straty. Porągiewka w górze. Słusznie reaguje główny arbiter. Był spalony. Oczywisty. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Arbiter kończy mecz. Koniec meczu. Brawa. Zwyciężają. Są mistrzami. Wspaniale się zaprezentowali i zasłużyli na ten tytuł. To było naprawdę świetne spotkanie. Chyba wszyscy marzyliśmy o takim finale.